przed wyjazdowym meczem Śląska-Wrocław z Legią Warszawa. To spotkanie w poniedziałek o godzinie 19. W pierwszej części naszym gościem jest obrońca WKS-u Wojciech Gola. Zapraszam do zadawania pytań Witkowi. Witam, Marcin Pański, Śląsk.net. Wojtek, chciałem zapytać, czy może tak trochę przewrotnie, ale czy czujesz się trochę takim talizmanem, który może odmienić sytuację Śląska, bo pamiętamy, że przed pierwszym meczem w tym sezonie w Spajdę, to ty też byłeś na konferencji prasowej i od tego i w tym okresie Śląsk grał naprawdę dobrze. Czy jest, widzisz szansę i optymizm przed tym, żeby po tej udziale twoim w dzisiejszej konferencji od tego meczu z Legią znowu Śląsk wrócił na te dobre tory? Dzień dobry, witam wszystkich. Oby tak było, mam nadzieję. Ten okres, kiedy graliśmy w europejskich pucharach, graliśmy super w piłkę, wygrywaliśmy mecze, dlatego po ostatnim meczu z Zagłębiem uważam, że zagraliśmy dobre spotkanie i mam nadzieję, że to jest ten krok, kiedy teraz pójdziemy do przodu. Piotr Janas, Gazeta Wrocławska. Wojtek, powiedz, a ty czujesz taką ulgę po tym meczu z Zagłębiem, że było w końcu zero z tyłu, bo tam ostatnio bywało różnie. Jakby jako najbardziej doświadczony, powiedziałbym, obrońca Śląska, patrząc na twój staż, na twoją rolę w drużynie, bo jesteś jednym z jej kapitanów. Powiedz, z czego twoim zdaniem, tak po ludzku, z boiska, wynikało to, że Śląsk tracił tyle bramek i często w takich kuriozalnych sytuacjach? No bo to nie wynikało z braku umiejętności piłkarskich, tylko powód był jakiś inny. My go nie znamy. Na pewno traciliśmy zbyt dużo bramek. Ten mecz z Zagłębiem teraz pokazał, że potrafimy grać zorganizowanie. Zagłębie miało jedną 100% sytuację i każdy to wie. Jeden mecz w pierwszej połowie. Skończyło się 0-0 i to jest na pewno pozytywny bodziec dla nas. Poniekąd też cały czas myślałem o tym, dlaczego tyle tych bramek tracimy. Uważam, że głównie brało się to z tego, że popełnialiśmy takie kuriozalne błędy, tak jak pan powiedział, że to było nie do zaakceptowania. Czasami staraliśmy się za bardzo chcieć grać w piłkę, wyprowadzać, grać za dużo piłek do środka. Tam były straty, dlatego zazwyczaj, kiedy byliśmy przy piłce, byliśmy otwarci. Jeżeli i drużyna przeciwna przejmowała tą piłkę, mieliśmy mało czasu na reakcję. Dlatego stąd było tych dużo bramek i zdajemy sobie sprawę, że tak nie powinno być i mam nadzieję, że teraz już po tym meczu z Zagłębiem będzie wszystko w porządku. A ty jesteś za tym, żeby utrzymać to ustawienie, co było w meczu z Zagłębiem, czyli powrót do czwórki z tyłu, no bo to był dopiero pierwszy mecz za trenera Jacka Magiery w lidze, bo tam wcześniej był chyba jakiś pucharowy, pamiętam, czwórką z tyłu, ale w lidze, odkąd przed trener Magiera, wszystko graliśmy trójką stoperów, teraz była czwórka, od razu na zero. Nie znaczy pewnie, że tak będzie zawsze, no ale czuliście, że to też pomogło w jakimś stopniu? To było na pewno też zaskoczenie dla Zagłębia Lubin, bo większość meczów ligowych graliśmy trójką z tyłu. Zagłębie na pewno było zaskoczone, a każdy z zawodników w swoim życiu na pewno grał w tym systemie i wie, jak się poruszać. Nie chcę teraz oceniać, czy to było przyczyną tego, że zagraliśmy na zero z tyłu i też nie chcę wybierać, bo to trener wybiera system. Ale uważam, że nie straciliśmy bramki, bo nie podejmowaliśmy takich ryzykownych zagrań jak dotychczas. Czyli gdybyście grali trójką z tyłu i podejmowali takie decyzje jak teraz, to pewnie byłoby podobnie, taki swój wniosek. Tak, myślę. Okej. I ostatnie pytanie ode mnie. Opek Harta, bo to pamiętam pierwszy mecz tutaj we Wrocławiu z Legią wygrany, gdzie trochę go tam przeorałeś wtedy, Opek Harta. Wszyscy to mówili. Jedna kontrowersyjna sytuacja, gdzie tam wszyscy analizowali, czy powinien być karny, czy nie powinien, sędzia nie gwizdnął, nie ma. Powiedz mi, czy ty jakoś nastawiasz się na ten mecz, jakby to cię napędza, że wtedy tak skutecznie wyłączyłeś Czecha z gry, bo jeśli możemy powiedzieć, że Legia jakkolwiek próbuje się gdzieś odbić od dna, no to właśnie dalej polega to na tym, że grają wrzutki na Pekharta. Ty się jakoś specjalnie tego meczu przygotowujesz? No bo na razie jest 1-0 dla ciebie, tak bym powiedział. Wiemy, że Pekhar jest bardzo groźny w polu karnym i wiemy, że Legia szuka go przy dośrodkowaniach. On jest praktycznie o głowę wyższy ode mnie, dlatego ja muszę wygrać pojedynek z nim przed wrzutką. Muszę wygrać go na ziemi, żeby go wybić z równowagi. Zrobiłem to we Wrocławiu i zrobię to w Warszawie. Wojtek Lich, Radio Wrocław. Ta Legia z początku sezonu i ta Legia teraz to już trochę zupełnie dwa inne kluby. Czego wy się spodziewacie po tym meczu w Warszawie? Zamierzacie zdominować Legię na ich stadionie?
Wiemy, w jakiej sytuacji jest Legia Warszawa, nastąpiła zmiana trenera, no ale co by nie mówić, mają dobrych jakościowo piłkarzy i to jest cały czas ta sama Legia. Wiadomo, uważam, że każdy klub w Polsce bardziej napina się na Legię Warszawa i dlatego jest im tak ciężko. My jedziemy teraz do Warszawy w jednym celu, chcemy w końcu zapunktować 3 punktami. Jeszcze dopytam o to ustawienie, bo pytaliśmy trenera Magiera ostatnio, mówił, że rozmawiał z piłkarzami, z tymi starszymi, z tymi młodszymi na temat sytuacji i z tych rozmów jakieś tam konstruktywne wnioski wynikły. Czy wy sugerowaliście jako piłkarze może trenerowi, żeby spróbować wrócić do tej gry czwórką z tyłu, że być może to będzie receptą, czy jakby takich sygnałów od ciebie, od kolegów do sztabu nie było i to była jakby tylko i wyłącznie suwerenna decyzja trenerów? Nie, to była decyzja trenerów. Ja tak jak powiedziałem wcześniej, my po prostu zaczęliśmy grać prościej, bardziej bokami niż środkiem i tutaj trener zadecydował o tym ustawieniu. To jeszcze chciałem zapytać o ciebie i o twoją pozycję, bo w meczu w Łęcznej był taki moment, kiedy w końcówce no, atakowaliście, próbując przechylić tą szalę zwycięstwa na swoją korzyść i grałeś bardzo wysoko. I też pytaliśmy trenera Magiery, czy może nie rozważać siebie na pozycji numer 6 jako defensywnego pomocnika. Mówił, że wszystko jest możliwe. Pytanie, jak ty byś podszedł do takiego pomysłu? Czy wchodziłoby to w grę, czy raczej jednak stoper to jest to miejsce, gdzie siebie widzisz na ten moment tylko i wyłącznie? Powiem tak, jeżeli trener kazałby mi grać na ataku, to zagrałbym na ataku i dałbym z siebie maksa. Kiedyś grałem na pozycji numer 6. Z pozycji tego centralnego stopera, kiedy gramy trójką, miałem też za zadania po prostu wchodzić do środka i robić przewagę, bo drużyny przeciwne też nie wiedziały, jak się do tego zachować. I wchodząc trochę bardziej do przodu, to właśnie robiłem tą przewagę. Z Górnikiem Łęczna mieliśmy jednego zawodnika więcej, dlatego też wtedy trener przesunął mnie typowo na szóstkę, że grałem na tej szóstce. Jestem obrońcą, dlatego uważam, że moje miejsce jest na obronie. Jeżeli byłaby taka konieczność zagrać wyżej, zagrałbym wyżej. Okay. Jeszcze o nowych piłkarzy chciałem zapytać, o Grettersona. Czy ci nowi piłkarze z zagranicy już wkomponowali się w zespół, już ta komunikacja i Olsona też, Olsona, czy oni już są częścią tak stuprocentowo drużyny, czy już te podstawy komunikacji boiskowej opanowali, czy jeszcze myślisz, że troszkę wody w odrze musi opłynąć, żeby stali się takimi stuprocentowymi graczami Śląska, którzy mogą być w pełni tutaj, dać drużynie 100%? Minął krótki okres, kiedy oni przyszli do Śląska, dlatego uważam, że jeżeli chodzi o komunikację, wiadomo, po angielsku zawsze się skomunikujemy, ale kiedyś czasami na boisku są takie momenty, kiedy się krzyknie po polsku. Bardzo dobrze im to idzie, bardzo dużo rozumieją i cieszę się z tego, no bo widać, że chcą jak najszybciej wejść w zespół i uważam, że idzie to w dobrym kierunku. I jeszcze pytanie o dwa nazwiska, o Diego Verdaskę i Szmoła Lewkota. To byli piłkarze, na których no dosyć dużo krytycznych słów się pojawiało gdzieś tam w social mediach, w komentarzach. Czy ty jako taki bardziej doświadczony zawodnik, też właśnie jeden z kapitanów, widziałeś, że oni potrzebowali wsparcia w tych sytuacjach? Czy myślisz, że są na tyle silni mentalnie, że sobie z tym radzili sami, nie potrzebowali pomocy? Nie wiem, czy czytali te wszystkie komentarze, te wszystkie negatywne informacje, jakie na nich spadły, aczkolwiek każdy z nich zdaje sobie sprawę, kiedy popełnia błąd i wyciąga wnioski. No, prawie też te błędy były pokazywane, dlatego uważam, że dzisiaj mogą być tylko lepszymi piłkarzami. I ostatnie pytanie ode mnie, czy patrząc na sytuację w tabeli, na to, jak też no na razie tych punktów wiele wiosną nie ma i też ten styl jest daleki od oczekiwań, czy wy już pogodziliście się z tym, że
ta wiosna to będzie walka o utrzymanie, czy jeszcze macie w głowach to, że żeby myśleć o tej nawet górnej połowie tabeli, że to jest realne, bo też każde miejsce wyżej to też są i większe finanse potem dla klubu za zajęte miejsce, ale czy mentalnie się przestawiliście, że ta przewaga nad tą strefą spadkową jest naprawdę mała. W Warszawie też będzie ciężki mecz, może się okazać, że będzie jeszcze mniejsza. Jak właśnie do tego podchodzicie? Wiadomo, że patrzymy na miejsce w tabeli i każdy z nas wie, każdy pracownik klubu, każdy wrocławianin chce, żebyśmy byli wyżej. My sobie też zdajemy z tego sprawę. Ja na ten moment patrzę na najbliższy mecz. Po prostu chcę go zagrać jak najszybciej i chcę go wygrać i chcę zrobić 3 punkty. Później będę myślał, co dalej. Wiadomo, że jesteśmy nisko w tabeli. Potrzebujemy jednego zwycięstwa, żeby pójść w górę, złapać tą serię i będzie dobrze. Mam jeszcze jakieś pytania? Proszę. Piotr Pierożak, fani Śląska. Czy będzie taka możliwość, jeżeli jedziemy do Warszawy, cytując twoje słowa, zapunktować po meczu odśpiewania wspólnie z kibicami Warszawa da się lubić? To tak. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że wygramy i mam nadzieję, że będziemy w humorach. Na pewno to nie zależy ode mnie, to zależy od całej drużyny. Dziękuję ślicznie. Jeśli nie mam więcej pytań, dziękuję Państwu, dziękuję Wojtkowi. Za chwilę drugą. Dziękuję. Cześć.